Proszę Państwa, przed chwilą zakończyło się posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości zorganizowane w sprawie polityki przemysłowej rządu koalicji PO-PSL polegającej na likwidacji polskiego przemysłu na przykładzie zakładów Zachem, bydgoskich zakładów Zachem. Odbyliśmy to posiedzenie tu w nocie ze względu na to, że kiedy swego czasu była manifestacja w zakładach Zachem, to pani recepcjonistka, która zgodziła się na wpuszczenie manifestujących, została zwolniona z pracy, z dyscyplinarnia, więc żeby nie narażać pracowników na konsekwencje, zorganizowaliśmy posiedzenie w tym miejscu. Przyjęliśmy stanowisko krytyczne wobec działań rządów koalicji PO-PSL, które prowadzą do degradacji naszego przemysłu, a więc które prowadzą także do wzrostu bezrobocia w naszym kraju. Jest to olbrzymi problem dziś. Bezrobocie rośnie z miesiąca na miesiąc. Szczególnie jest dotkliwe dla ludzi młodych. W naszej ocenie taka polityka doprowadzi do tego, że Polska stanie się wyłącznie rynkiem zbytu dla produktów wytwarzanych poza granicami naszego kraju, a my staniemy się dostarczycielem taniej siły roboczej dla tych, którzy te produkty wytwarzają gdzieś za zachodnią granicą i dalej. Ja byłem wiceministrem Skarbu Państwa w latach 2006-2007. I odpowiadałem za m.in. za sektor chemiczny, w tym za transakcje sprzedaży Zachemu przez Skarb Państwa na rzecz Ciechu. To nie była łatwa transakcja. My musieliśmy wynegocjować przyzwoitą cenę za zakłady, bo to były sprzedawane zarówno, jak Państwo pamiętają, organika Sarzyna, jak i Zachem, oraz pakiet inwestycyjny. Były duże oczekiwania oczywiście także w Bydgoszczy związane z tą prywatyzacją. Udało to się wówczas domknąć. Wynegocjowaliśmy przyzwoite warunki. Powstała grupa chemiczna, która miała szansę na ewidentny rozwój, ponieważ sam Ciech tak wówczas definiował swoją strategię, że powstanie silna tak zwana odnoga czy część sodowa i część związana z produkcją żywic, innych chemikaliów i TDI. Organika Sarzyna, jak i Zachem stanowią logiczny ciąg produktowy produkcji chemikaliów. To, co widzimy dzisiaj po tych 5 latach, no to jest zawieszenie, czy de facto no, ryzyko likwidacji całkowicie zakładu. Kilka tygodni temu Ciech podjął decyzję o sprzedaży wszelkich praw własności intelektualnej, kontraktów, know-how itd. związanych z produkcją TDI w Zachemie. I w zasadzie trwa wygaszanie fabryki w sytuacji, kiedy Polska rok do roku odnotowuje ujemne saldo handlowe w handlu chemikaliami rzędu 5 miliardów euro. Rok do roku. Te chemikalia w przypadku zamknięcia Zachemu. Jeszcze w większej skali będą musiały być importowane dla potrzeb kraju z zagranicy. My się na taką politykę przemysłową po prostu nie godzimy. Nie godzimy się na politykę dezindustrializacji i zamykania dobrze płatnych miejsc pracy w przemyśle. Uważamy, że model gospodarki polegający na gonieniu za jakąś ułudą rynków finansowych, za mirażem tego typu jakiejś konstrukcji po prostu się nie sprawdził i widać to w całej Europie. Mamy do czynienia albo z ewidentną niekompetencją menedżerów, które powołała Platforma, albo z działaniami na granicy łamania i naruszania po prostu prawa, działania na szkodę spółki.